Coach musi mieć wszystko w sobie poukładane, żeby być dobrym coachem. Albo jak nie ma, to czy powinien to dobrze ukrywać? Witam Cię na blogu Prosperuj jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze i wychodzić do ludzi z pewnością siebie, z radością i z autentycznością. W poprzednim odcinku mówiłam o micie panującym na rynku, który często nam bruździ pod tytułem: biznes coachingowy prowadzi się bardzo lekko i przyjemnie i zupełnie bezstresowo, a dzisiaj zajmiemy się drugim mitem i wyważeniem prawdy o nim. Mit taki brzmi, że jako coach powinnam mieć wszystko ułożone w sobie, rozpracowane, być po wielu terapiach, coachingach, nie mieć żadnych już tak zwanych issues i być autorytetem we wszystkim. Albo jeżeli tak nie jest, no bo bądźmy szczerzy, u kogo z nas tak jest, no to przynajmniej muszę sprawiać wrażenie osoby, która ma wszystko już załatwione. No bo co to za coach, który ma własne sprawy niepozałatwione? Jaka jest prawda moim zdaniem? A ty zobacz, jaka jest prawda twoim zdaniem na podstawie tego. Po pierwsze, nie ma osób, które mają wszystko załatwione. Nawet Dalaj Lama gdzieś tam coś za uszami ma, prawda? Wszyscy jesteśmy w procesie kreacji siebie, odkrywania siebie, dochodzenia do siebie, rozwoju i podnoszenia świadomości przez całe swoje życie. Więc ponieważ jest to proces, do którego pewnie w tym życiu do końca nie dojdziemy, albo bardzo niewielu z nas, to każdy z nas coś tam ma, jakieś swoje małe rzeczy niepozałatwiane. I to jest zupełnie okej być coachem, mając takie rzeczy. Oczywiście, jeżeli mamy duże sprawy, duże życiowe rzeczy nam mocno nie idą, mamy coś, co nam ciągle stoi na drodze do samorozwoju, do zbudowania biznesu, to oczywiście, że trzeba się tym zająć i być w procesie wychodzenia z tego. I teraz, jeżeli już przyjmiesz, zaakceptujesz to z miłością, że tak, mam prawo być coachem, który niekoniecznie wszystko ma w sobie rozwiązane i perfekcyjnie ułożone, to nie musisz takiej osoby udawać też w swoich przekazach, w swoich treściach, na swoich postach i tak dalej. Dlatego, że po pierwsze to ludzie w to nie uwierzą, a po drugie jest to dla Ciebie męczące, aby ciągle, że tak powiem, ukrywać jakąś prawdę o sobie. I znowu wyważmy to, co wcale nie oznacza to nieukrywanie prawdy, że masz wszystkie swoje brudy wyprać publicznie i wszystkim powiedzieć, co z Tobą jest nie tak, ale to jest świadome szukanie tego, co chcę pokazać, czego nie chcę, co jest jeszcze dla mnie bardzo wrażliwym tematem, nad czym pracuję i jeszcze niekoniecznie chcę się w wielu kwestii wypowiadać, a co już jest tematem, który mam więcej niż 2/3 za sobą i ten temat mogę pokazać i tym tematem mogę się zająć i mogę pokazać nawet swoją ścieżkę w nim. Tak naprawdę chodzi tu o szukanie zdrowego, mądrego dla Ciebie i dla Twoich odbiorców balansu.